W tym filmie wyprowadzę wzór na zamianę podstawy logarytmu. Ten wzór się pojawił w jednym z poprzednich filmów, ale wtedy go nie wyprowadziłem, podałem go bez wyprowadzenia, no a teraz go wyprowadzę. No dobrze, no to jak ten wzór wygląda? Może od tego zacznę. Ten wzór wygląda tak, że jak mamy logarytm przy jakiejś podstawie, powiedzmy a, z liczby x, no i chcę wyrazić ten logarytm przez logarytm o innej podstawie, to to się równa takiemu ilorazowi. Tutaj mamy logarytm w liczniku, logarytm w mianowniku, i te logarytmy są przy nowej podstawie, nazwijmy ją B. No i w liczniku to jest logarytm przy podstawie B z X, a w mianowniku to jest logarytm przy podstawie B z tej starej podstawy, czyli z liczby A. Tak wygląda ten wzór. No i on się bardzo często przydaje, kiedy on się przydaje. No na przykład wtedy, kiedy chcemy obliczyć logarytm z jakiejś Liczby, ale o nietypowej podstawie. Nietypowej w tym sensie, że o takiej podstawie, że nie mamy takiego przycisku na kalkulatorze. Czyli, na przykład, chcemy obliczyć logarytm o podstawie 3, no nie wiem, na, przy na przykład z liczby 25. No to na kalkulatorze na ogół nie mamy przycisku logarytm o podstawie 3. Mamy przycisk logarytm o podstawie 10 najczęściej i logarytm naturalny, czyli logarytm o podstawie E. No to, żeby użyć kalkulatora do obliczenia, Logarytm o podstawie 3 z 25 trzeba zamienić podstawy, na przykład na taką, która tam jest, czyli na przykład na podstawę 10. Więc zamienimy to na podstawę 10, czyli napiszę, że to jest logarytm, podzielone przez logarytm. Tutaj mamy podstawę 10 i tu też mamy podstawę 10, tylko w liczniku z 25, a w mianowniku z tej starej podstawy, czyli z trójki. No i to jesteśmy w stanie obliczyć na kalkulatorze, jeżeli mamy przycisk logarytm dziesiętny. Obliczymy logarytm dziesiętny z 25, logarytm dziesiętny z 3, podzielimy te dwie liczby i będziemy mieli wynik. No dobrze, czyli widzimy, że ten wzór się do czegoś przydaje, a teraz jakie jest jego wyprowadzenie? Wyprowadzenie jest bardzo proste. Zacznę od takiego równania. Napiszę sobie logarytm o podstawie a z x -a i oznaczę to jakąś literą. Nie wiem, na przykład, niech to będzie y, powiedzmy. y. No i teraz to równanie jest równoważne takiemu równaniu. Co to znaczy, że logarytm przy podstawie a z x to jest y? To znaczy, że a podniesione do potęgi y jest równe xowi. No bo jak wiemy, wiele razy już powtarzałem, logarytm mówi nam do jakiej potęgi trzeba podnieść a, żeby dostać x. Jeżeli tę potęgę oznaczymy jako y, no to oczywiście a do potęgi y będzie równe x. To są równoważne sobie równania. No i teraz wykorzystując to równanie, ja chcę wprowadzić do moich rozważań logarytm o podstawie b. No i zrobię to w ten sposób, że po prostu obliczę logarytm o podstawie b obu stron tego równania. Jeżeli te liczby są sobie równe, no to ich logarytmy też muszą być sobie równe. No to napiszę to, czyli mam logarytm o podstawie b z liczby a do potęgi y, później to zupełnie będzie równe logarytmowi o podstawie b z x, czyli tutaj muszę wpisać a do potęgi y, bo to było po lewej stronie, a po prawej stronie mam logarytm o podstawie b z liczby x, czyli logarytmy obu stron muszą być sobie równe. No a teraz skorzystam z takiej tożsamości, którą wyprowadziłem w poprzednim filmie, że jeżeli mam logarytm z takiego wyrażenia wykładniczego, że mamy a do jakiegoś wykładnika, to mogę ten wykładnik wyciągnąć przed logarytm. I to będzie wtedy y razy ten logarytm. No i to jest tożsamość. Te wyrażenia są sobie równe. Czyli tu mam logarytm o podstawie b po prostu z liczby a. No i to jest równe temu, co było po prawej stronie, czyli logarytmowi o podstawie b z liczby x. To, co to jest po lewej stronie, zamieniłem na mocy tożsamości wyprowadzonej w poprzednim filmie. Ten wykładnik wyciągnąłem przed logarytm. No i teraz ostatni krok mojego rozumowania polega na tym, żeby z tego równania wyznaczyć y. Tutaj mam y razy jakiś logarytm, równa się jakiś logarytm. No to, żeby wyznaczyć y z tego równania, to ja muszę podzielić obie strony przez ten logarytm, który tutaj mam, przez to wyrażenie. I wtedy dostanę po lewej stronie po prostu y, czyli będę miał, że y to się równa. No i tutaj dostanę iloraz tych logarytmów. Będzie logarytm w liczniku, logarytm w mianowniku. Oba są o podstawie b. No i w liczniku mam logarytm o podstawie bez x, a w mianowniku mam to przez co dzieliłem, czyli to co tutaj mam w ramce, czyli logarytm o podstawie bez a. Logarytm o podstawie bez a. No dobrze. A teraz przypomnijmy sobie, co to jest y. No y to jest logarytm o podstawie a z x. Tak był zdefiniowany ten parametr. Czyli to równanie mogę zapisać jeszcze raz, może w takiej postaci, że y zastąpię tym, czym, czemu ten y jest równy, czyli logarytmem o podstawie a z liczby x. No, i przepiszę tutaj tę prawą stronę, która jest ilorazem tych dwóch logarytmów o podstawie b. Logarytm o podstawie b w liczniku z x, a w mianowniku z liczby a. No, i widzimy, że dostałem dokładnie tę tożsamość, którą chciałem wyprowadzić. No, i tak jak mówiłem, to wyprowadzenie jest bardzo proste.